Mały park, plac zabaw, a tuż obok rozpadający się budynek. Mimo, że kamienica przy ulicy Jagiellońskiej 12 jest w fatalnym stanie technicznym, to od kilku lat problem nie znika. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne, w którego toku budynek został wyłączony z użytkowania. Sprawą zajęła się także prokuratura. Prowadzimy postępowanie w sprawie zagrożenia katastrofą budowlaną tego budynku. Doszło już do tego, że oględziny tego budynku, opinia stwierdzona na podstawie tych oględzin, że stan budynku jest katastrofalny, grozi zawaleniem się, czyli stąd w trybie artykułu 27 ustawy o prokuraturze zwróciliśmy się zarówno do prezydenta Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Zarządu Dróg o zabezpieczenie tego terenu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego kilka miesięcy temu wydał także decyzję o opróżnieniu i zabezpieczeniu budynku. Obecnie na szczęście nikt już w nim nie mieszka, a żeby chronić przechodniów i kierowców poruszających się w tej okolicy, fragment ulicy został zamknięty. Ostatecznie udało się także ustalić właściciela budynku, który jest odpowiedzialny za jego obecny stan. Właścicieli jest kilku. To właśnie trwało bardzo długo z uwagi na to, że te postępowania spadkowe, tam sprzedaż udziałów, bo to jest budynek chyba trzykondygnacyjny czy czterokondygnacyjny, więc tam tych właścicieli było bardzo dużo. Teraz już ustaliliśmy, że jest dwóch. No i też oczywiście prowadzimy sprawę pod kątem ewentualnego przedstawienia tym ludziom również zarzutów. Dopiero ostateczne ekspertyzy zarówno prokuratury, jak i nadzoru budowlanego pozwolą na rozwiązanie tej sprawy. Być może wystarczy jego odpowiednie zabezpieczenie. Niewykluczone jednak, że właściciel na własny koszt będzie musiał budynek rozebrać. Niestety nie ma żadnej gwarancji, że nie powtórzy się sytuacja jak przy rozbiórce budynku przy ulicy Studulnej, który utrudniał przejazd przez centrum przez kilkanaście miesięcy. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.